Majóweczka! Karkóweczka! Witam was bardzo serdecznie w Swords and Sandals. Gracjan ostatnio nie podołał. Robimy sobie jeszcze jedną próbę Swords and Sandals na kanale, na majówkę. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, będziecie mieli coś oglądać, co oglądać. Nie wiem, czy to będzie długi odcinek, czy krótki, ale jeżeli jesteś fanem tej serii po prostu gry Swords and Sandals, to zostaw łapeczkę w górę i będzie mi bardzo miło. Jedna łapeczka to jedna karkówka więcej na majówkę. Powinno być gitara, także grillujcie. A my zaczynamy! Mógłbym wczytać save'a Gracjanem. Ale po co? Po co? Dlaczego? Dlatego, że jeżeli seria na nowo jakby wam się spodoba, to wrócimy do Gracjana, nie? Bo ja zrobiłem dłuższą przerwę od tego, ale dzisiaj robimy majówkowy odcinek ze Swords and Sandals i stworzymy sobie nowego gladiatora, czyli to, co lubicie najbardziej. No i co? Nazwa gladiatora musi być majówkowa, a że nazywam się Karol, to Karkówkol. Że Karkówka i Karol. Czy to jest dobre połączenie? Karkówkol! Zobaczymy, czy Karkówkol sobie on musi być koksem. Nie, random. Tak, jakaś fryzura. Karkówka zazwyczaj nie jest owłosiona, ale ten typ dopiero wstał. Tu mamy... Niech będzie, że to są takie boczki wystające z jego tego. No i w co by tu pójść? Moglibyśmy zrobić nim Charyzmarana. Czyli zacząć jak, może na 8, zróbmy agility, żeby się trochę lepiej poruszał. I Karkówkol, zobaczmy, czy poradzi sobie w majówkowym odcinku. O, Karkówkol, Karkówkol, tak? To jest twoje imię, musisz walczyć. To już czas rozpalać grilla. Zobacz, jak on wygląda, no przecież chłop wygląda jak po roku w Świebodzinie. Swords and Sandals, parieciu. Ja teraz ciszę, bo jest głośno faktycznie. Ale jest zajebiście. Gladiator. Dobra, dwa w charyzmę. I tu zrobimy agility. Będziemy lecieć charyzma, agility, run. Gladiator. Witamy w majówkowym odcinku. Od razu lecimy z pojedynkami. Czyli krzyczymy. Pan Cervantes? Co on, gościu chłopie, wyskoczył z zupy meksykańskiej? Ej, no obrażenia jakieś musisz zadać. Oczywiście, że tak. Karkówkol. No, to są, słuchajcie, to są krzyki, cały rok czekasz na majówkę, to nie ma żartu, wiesz o co chodzi. Agility i dwa w charyzmę. O, będzie całkiem ciekawe. Klady. To będzie rewelacyjne. Ja nie mogę z drugiej strony tak szybko wchodzić na arenę, bo to się źle skończy. Lir. Panie Lirze. A, tłum jest znudzony, musiałbym trochę podkręcić temat. Tylko ile ja z drugiej strony za to dostanę, nie? Zobaczmy, ile dostaniemy hajsu, jak cały tłum, który obserwuje nas, jak grillujemy, będzie chciał. No i był znudzony, jeszcze są jakieś popierdywania, wiecie, jak to po mięsie. Różnie bywa, zależy co jesz. Indifferent! O, tłum jest zainteresowany teraz już tymi wszystkimi moimi żartami i prankami na Lirze. Czekajcie, bo ja chcę zobaczyć, ile będzie hajsu. Tłum jest entertainment, dobrze, entuzjastyczny. Ja nie wiem, jak takie coś może zabawiać tłum. To jest swoją drogą niesamowite, co? Żebym nie przegrał tej walki zaraz. Jest niesamowicie rozbawiony tłum. I urywa mu głowę. O, on się odsunął. On jest trochę znudzony. A, o, Trunks, tłum jest z Trunksy fiksowany. Jeszcze jest pierdnięcie zabójcze, 47. No łam mu kark! Łam mu głowę. No nie, to jest niesamowite. Niesamowite. To będzie kolejny taki majówkowy... Darciory i run. To jak to nazwać? I teraz, level 4. Ja nie wiem, czy to już nie jest... Gladiator. Może trochę w stręcz, atak i defense pójdźmy. I jeszcze w charyzmę. Jak uda nam się krzykiem to wygrywać, już jest arena kuźwa. Nie za szybko. Panie kochany, 800 mam. Co ja za 800 mogę kupić? Coś, żeby nie paść na hita, nie? Czekaj, to jest najmniej ważne. Najważniejszy to jest armor. Za 6900 mogę takiego... Jezu, jakie to drogie. Jakie to... Ile to pieniędzy? Kurwa! Panie! Jeszcze mam 3700. Będą buty za 8 armora. Dobra, kup to. Wszystko masz. Okej, okay, mam jeszcze 1800. Mogę coś jeszcze? To bym 1200. Przyda się na pierwszą arenę. Dobra, nie wyglądasz zatrważająco, jakby ludzie się mieli ciebie bać. Ale schowała się twoja bujna czupryna pod tym kaskiem. To jest bardzo zła informacja. Strzelaj lajkę. Lajkę? O, Karkówkol będzie... A, John the Butcher. John the Rzeźnik. Idealny gość do rozwalenia na majówę. Wiesz, o co chodzi. Dobra, zobaczmy, czy...
krzykiem faktycznie jesteśmy w stanie te areny sobie tu ryncyncym, nie zabawiaj tłumu, bo i tak padniesz. Ja wiem, że jestem nudny. Antilloch Mighty. Czy to się uda? 49. Łeb urwany. On przetrwał, co prawda, takie pierwsze uderzenia wibracyjne. Karkówkol z Kalebem będzie teraz walczył. O, on ma dobry... O, o, o. On się może zbliżyć trochę do mnie. Czy to się mu uda? Wątpię, bo moje krzyki są, no, zatrważające. 49 to jest, wydaje mi się, dobre uderzenie z... Mogę podejść trochę do ciebie? A jakbym zaatakował... Dobra, dobra, nie ryzykujmy, odepnij go, mocniej go odepnij. Odskocz, śpi, krzycz. Dobrze, udało się. Nie będziemy na razie kombinować z innymi walkami. Czy to już jest walka z Karkówkolem? Karkówkola w sensie z rzeźnikiem? Oczywiście, że tak. Arena Champion. No i teraz, moi drodzy, pytanie. Ty zostawiasz łapeczkę. Na ile hitów rozwalimy rzeźnika z Kłodawy? Tak go nazwijmy, nie mam pojęcia, jak mu się nazywa. Zaczynamy bardzo źle. On też próbuje coś krzyknąć, ale nie ma dużo mocy. Nie zbliżaj się. On nie podejdzie do mnie, nie ma żadnych czarów. Nie, to jest easy. To jest easy win. To jest easy. To jest... Ja się nie muszę starać za bardzo. Chyba, że muszę. Ej, bo mu dużo HP wraca, ej. Bo ja nie chcę z nim walczyć też do pojutrze. Im dalej idzie fala, tym są mniejsze obrażenia. Ej, no trafiaj, morda. Co to za awatar? Co tu się dzieje? Jeszcze jedna kapa. Musisz. Musisz rzeźnika z Kłodawy. Ma dwa HP. No nie, to już się musi skończyć. To się musiało skończyć, Karkówkol. Jak krzyczeć, to tylko w ten sposób. Emperor Antares. Ty jeszcze, hopie, nie wiesz, co cię na majówkę czeka, jak ja do ciebie przyjdę. Wiesz, o co chodzi. Teraz pytanie, czy będziecie chcieli kontynuację serii Karkówkolem, czy wrócić do Gracjana? Możecie zobaczyć ostatni odcinek, który się pojawił. Dobra, pojedźmy jeszcze w charyzmę trochę. Mamy teraz... Ile mamy hajsu, swoją drogą? 14 tysięcy. Ja już mam agility na poziomie... Mogę zobaczyć swoją postać? Agility na poziomie 7. Bo ja chcę... Co to jest wymagane? Agility 6. Dobra, czyli teraz pójdziemy na maksa w agility... To jeszcze nie kupujmy nic, tylko kupimy sobie za chwilę lepszy łuk. Nie obrażaj się na mnie. Nie bądź zły, ja wrócę, ja obiecuję. I później pójdziemy też w magię, żeby robić sobie czary, to jest chyba normalne. Molten Deady i tak dalej. Mogę sobie wziąć za zero? Co ty gadasz? Czyli powiedzmy, że jadłem coś ostrego, pieczę dwa razy i za zero możemy sobie to kupić. Kupiłem se podgrzewany oddech. Za zero. Podgrzej go. Błagam cię, podgrzej go. Wulkan Boron. Do kogo, z kim ty i z czym ty, o kim, o czym wołasz? O, witaj, wulkanie. O, uczymy się Lin. Co? Learning Ropes? O co tu chodzi? Dobra, tu się nic złego nie może wydarzyć. Spaliłem go za jeden. To działa! To działa. Chłop się pali w deszczu, swoją drogą. Niesamowite. No musimy iść w agility. O, mam pierwszy czar. Mam już 11. I czy ja bym teraz... Przepraszam bardzo. Tu mam 12-15. To jeszcze nic nie kupujmy, nie obrażaj się na mnie, ja za chwilę do ciebie wrócę. Pójdźmy do kościoła, zapiszmy sobie. Mamy 19 tysięcy. Co byśmy mogli kupić w Magic Shopie? Teleport, Gale'a, Swift Sandały, Adulacja. To wszystko potrzebujemy 13-15 poziom magiki, żeby dopiero korzystać z takich czarów atakujących, jakimi są na przykład Fireball czy Lightning Bolt. Więc no, nie denerwuj się, schowaj kły, po co ci to, po co ci te nerwy? Ja na razie sobie z Juliuszem, no, na dwie kapy musiał zejść, tylko dlaczego tej drugiej nie trafiłem, nie wiem. Karkówkol na razie jest nie do zajechania, pali mu się mieczek, czy on ma liścia w ręku. To jest kuźwa liść. Mamy majówkę, a nie jesień, że liście spadają. Co ty tam trzymasz? Kawałek boczku? Juliuszu, na jedną kapę. Na jedną, tylko traf, nie? Wiesz, o co chodzi. Jak trafisz, to jest dobrze. Dawaj mi level, bo nie ma czasu. Ja muszę kolejny łuk kupować. Taka bucha. No sam, słuchajcie, no. Dlatego bardzo ważne jest pójście w charyzmę na sam początek. O, Ludwik. Dupomistrz. Duchamp. Że dubsko, nie wiem, że co chodzi. Dobra, on ma afro. Afro mu trochę blokuje, widzę, narosło mu na uszy. Stąd nie wchodzą obrażenia. Ale spokojna twoja rozczochrana. Jeden HP! Jeden HP. Jak wszyscy, co oglądają tę serię i znają w ogóle grę Swords and Sandals, wiedzą, że jeden HP w tej grze to jest najgorszy wynik. To jest tak jak 2-0 w siatkówce dla przeciwnika. Bo może przegrać 3-2, wiesz, o co chodzi. Tutaj na szczęście się tak nie wydarzyło. Ale jest dobrze, mamy kolejny level. No i co? Agility 15. Let it go.
psycha mi poszła do góry, techniki jakieś mogę budować na ataku swoich przeciwników gladiecio, wiadomo. No i co? Robimy save game za 70 golda, bo chyba teraz jest arena, oczywiście, że tak. Ja bym chciał, wzywaj mnie bardzo uważnie, wziąć ten łuk za taką kasę, od razu go wymienić. No i teraz pytanie, czy ja już mam coś sobie... Może kupię jakiegoś breastplate'a, co? 27? No czy ty nie przesadzasz? Ile pieniędzy? Ile? Nie denerwuj się, Kowalu, ja do ciebie wrócę. Save game, tego nie mogę, bo nie mam magiki, bla bla bla, turnament. No i czy to się uda? Zmieńmy na łuk. No i bombardujmy od góry. Za zero? Ja nigdy tak naprawdę nie szedłem w agility, w mocne łuki. Nie, mało strzałów mam sobie. To 27? Już wolę chyba drzeć japę na niego. Nie lepiej go rozwalić darciem ryja. Nie bez powodu legenda darciu ryja naprawdę zrobiła dużo na tym kanale. A jakbym ten... Dobra, ostatni bombard z góry. Za ile? 40. A, bo tu się kończy. O, to mam tylko tyle strzałów. Nie wróżę nic dobrego na tej arenie. Miejmy nadzieję, że się uda. Ajax Dche Robak. Zmieńmy. Zmień na łuk, mówię. Krzycz na niego. Dobrze, że on ma ten... Snipe za zero. Nie rozbawiaj tu, tylko i tak ci nic nie da. A jak się, robaku? 67. No nie no, zdecydowanie większe kapy wale zdarcia ryja niż z tego bombardowania. Sporąbane, nie? Czajcie to? Ja muszę mieć, nie wiem, więcej ataku do tego? Chyba tak. Dobra, rozwalmy go darciem ryja. Najwyżej doradzicie mi w kolejnym odcinku. Nie tańcz, nie pierdź. Za zero znowu, nie? Niesamowite, jak to nie siada. No ale dobra, 67. To jest dobra kapucha, nie? No jeszcze raz, no proszę cię. Oczywiście, że tak. 53%, czyli przed bossem, którym jest chyba ninja. Nie wbijemy levela. Devil ninja. Ja nie wróżę nic dobrego na tej arenie, naprawdę. Zender the Surly. Jakby był Kurli, to kręcony. Ale Surly, nie mam pojęcia, skąd ty jesteś, co robisz, co masz z głową, co się wydarzyło, kiedy się rodziłeś. Nie wiem. 79%. Czy to jest czas na ninja? Oczywiście, że tak. Karkówkol. Czy poradzi sobie z Devil Ninja? Mamy wszystko słabsze od niego. Mamy... No, wszystko. Wszystko słabsze. Dobra, charyzma. Walgo na łeb. Walgo na łeb. Nie, tylko nie za... Nie denerwuj się. Trunks i fiksuj. Spokojnie. Trafisz. W którymś momencie on się naprawdę zestresuje, nie? Na razie jest za zero. Tłum jest znudzony, ale mam to w dupie. Chcę wygrać. Za ile? 16. To jest lekko. Trafiaj! 6. Spokojnie, zaraz mu się skończy to, co tam ma. Krzycz lepiej. No proszę cię. Krzycz na niego lepiej. Ja wierzę, że to się... Za 6 to ty możesz, wiesz co tam, posmyrać pod palcami. Dokąd? O, muszę... Odskocz. O, no i to jest agilit. O to chodzi. Trafiaj! Trafiaj go. Słuchajcie, powiem wam tak. 62. Dobra, kapa. Zero. Odsuń się. Ten, mówię, ten pierwszy Evil Ninja będzie ciężki, ale potem już z górki. Za 6! To możesz, chłopie, mi paznokcie powgryzać. Co to za uderzenie? Zero, dobrze. Ja w ogóle nie mam defensa, on nie trafia. Karkówko, to jest majuwa właśnie. Nie podejdziesz do mnie. Wyciągnij co chcesz, nie trafisz i tak. Nie trafisz, morda. Znaczy morda, nie jesteśmy kolegami. Czy on ma jakiegoś Gale'a? Może się zbliżać. Muszę zaraz skakać w drugą stronę. Proszę cię, to jest ciężki pojedynek, ale wierzę, że się uda. Wierzę w to głęboko. No i to są kapuchy, dobre. Traf, proszę cię. Trafisz! Czy się przeżegnać, czy co? To się musi udać. A zmień na to. I z ciekawości, jakbym go zbombardował do góry. Za zero. To jest 50% szans. Na co? To jest za 17. Co to za kapa? Muszę pójść w atak. Za zero, nic nie trafię. Dobra, zużyjmy to. O, i podpalony za jeden. O to mi chodziło. Chociaż armor mu zabierz. O, ten... O! Czemu? Ja coś robię, a nie ty. To jest walka normalnie dwóch paladynów. Dobrze, że mu się też skończyły strzały. Nie dasz rady. Ja to wygram. Słuchajcie, free and a half hour later. Ja to kiedyś wygram. Ja wierzę, że gra została skonstruowana tak, że ta arena pójdzie po mojej myśli. Kiedy? Nie wiem. Grunt, że zabrałem mu już cały armor. Teraz tylko trafiać z darcio ryja bezpośrednio. On będzie się do mnie zbliżał. 62. Jakbym tak trafiał co trzecie uderzenie, to nie będzie źle.
To się dzisiaj nie uda, prawda? Weźcie kolę, popcorn i zaraz do was wracam. No traw go, kurwa! Traw go, hopie, jest majówka! Trawżysz. Jeszcze raz. Ten cię leczy! Jesteś nieuczciwym ninją! Ja też darciem ryja chcę to wygrać. To się uda. Tylko potrzeba czasu. Potrzeba czasu. Zaufajcie mi. To się uda. Cóż za majówka emocjonująca. 62. Ty na mnie nie krzycz, bo ty nie umiesz. Ja umiem krzyczeć lepiej. No traw go, proszę cię. Proszę cię, struną głosową w małżowinę lewą. Dla mnie, dziękuję. Ty tu nie transfiksuj tłumu, bo i tak zaraz lecisz, hopie. Koniec z karkówką. Dobra. Jeszcze jeden raz. Jeden jedyny raz. Traw go. Błagam, bez rozgwiazd. Karkówkol pokonał Ninjo Ninja. Wygrałem Midsummer Blades. No, że majówkowy turniej, wiadomo, 17500 dla mnie. Swords and Sandals, Pari Jecio. Przecież to było pewne. No i teraz pytanie. Kupiłem sobie już ten łuk. Siła, czy jest mi potrzebna? A pójdźmy 4 W, tak? Z ciekawości, bo ja teraz sobie zrobię coś takiego. Patrz, pójdę w statystyki. Nie mogę wejść w statystyki, ja bym od razu zobaczył, co robi atak. Czy to mi pomoże. Dobra, 17-0 mamy statystyki, czyli 17 to jak liczba milionów wyświetleń zasięgu Piotra Szeligi na Facebooku. Ale dobra, Sawek, to się zdarza. To jest też stres, więc to się zdarza. Mamy 50 koła. No i co, jeszcze jedna ręka. Próbujemy. To ma być majówkowy odcinek, on ma być długi. On ma 4 armora, naprawdę. Z czym do ludzi? Z czym do ludzi? Wezwanie do walki, no. Palę majki, jak jakbym palił fajki. Mam super... Kubrick, jak Stanley Kubrick? Być może. On szybko się do mnie nie zbliży. 64, dobra kapucha. Jakbym od razu go uderzył za chapę, to jest od razu walka przerwana. Wiecie, o co chodzi. Na arenie, jak dostanie gość za chapę, to jest koniec gry. Dobra, a sprawdźmy z ciekawości ten łuk. Co się zmieniło? 64% szans. 23, całkiem nieźle, chociaż musimy dojść do jakiegoś naprawdę zatrważającego poziomu. Jest jeszcze szansa, że my bombardując go od góry, właśnie trafimy go za chapę i wtedy walka się kończy. Ten się cieszy, że dostał kapę, normalnie. Dziękuję bardzo, no i zacząłem trafiać, więc pójście w atak jednak coś dało. Także dziękuję, kolejny duel, urywam mu głowę za pierwszym, Brian najgorszy. To po co wchodzisz na arenę, czego potrzebujesz? No, ten tutaj ma defensa całkiem nieźle, ale on jeden HP. Ja go trafię, 99% szans na wysnajpowanie go za 10. Umówmy się, na razie to uderzenia z łuku, bo ja nigdy nie robiłem agility rana. Uderzenia z łuku są kiepściutkie. Farcycluśie! W ogóle gościu ma logo Tandera i czerwone włosy. To nawet ze sobą, to nie fituje, mordo. To nie fituje, traf go raz. No to ty mi nie pierczył, bo cię snajpnę, hopie. Za 0? Nie jest dobrze. Nic nie trafiam. On ma dobrze albo defensa. Zadyszkę. Ja złapałem zadyszkę. No nie, no darcie ryja tutaj jest zdecydowanie stuprocentowo lepsze niż korzystanie z tego łuku, nie? 67. Chłop się pali za 1. Oczywiście, że zjadł ostre lejsy i nie wie, co się dzieje. Wiesz, o co chodzi? Quintus Cyclic. Jedna kapucha. Dobrze, że armor się sam nie odnawia. Oczywiście armor w tej grze można odnawiać różnymi medykamentami, które dostaniemy w sklepie z health potionami. No i teraz pytanie. Czy my pójdziemy 2 i 2 wale? Co? Muszę się nauczyć technik defensywnych za 4500 od starego rycerza. Za 4500 dostalibyśmy ze 2 defensa. Fajnie by było. 2 defensa! Majówka! Jest mi przyjaciel. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, bo tak miało być. Oczywiście, że tak. Za 4,5 koła ci się opłacało pójść 2 w defensa. Defensa to ja teraz potrzebuję, cholera. Robimy save gamy. Ile ja? Czekaj, przepraszam, bo ja chciałem zobaczyć łuki, co tam pan ma ciekawego. To jest od 18 agility, a ja mam agility 15. Czyli w kolejnym levelu mógłbym, prawda, już mieć szansę na to. Nie gniewaj się, ja do ciebie wrócę. Już turnament? A kto? Oj, za szybko kliknąłem. Jorzech jest idiotą. Syn Stylonius. Czy ja zrobiłem save'a? No dobra, jak majówka, jak się bawić, to się bawić. 75. 0, ale odlot. 0, ale odlot. 2. Tłum mnie naprawdę nie interesuje. Wiecie, o co chodzi. Dobra, Romulusie. Jakby teraz, ja wezmę to. Pa. Ja mam 46% szans i nie trafiam. A snipe za ile będzie? Za 0 też? Skandal.
Zdyszkę. Dobra, wygrywajmy to darciem ryja. Ja wiem, że tłum będzie znudzony. 75, on się leczy za 4 albo za 5. O, i snajpik za 1. Czemu nie trafiłem snajpem? Pa, teraz to już mi snajp nie wejdzie, nie? Ja, zadyszkę. A, bo teraz mi się podkręciła ilość strzał. To jest bardzo dobra informacja dla mnie. Zobacz, jaki headshot, chłopie. Jarek Pasza by się nie powstydził, jakby z łuku strzelał. Stary Edgar, karkówkolny chłopiec przygotowany na majówkę. O, przepraszam pana. Ja zapominam, że są też tacy, którzy... Czy ty masz jeszcze jakieś... Ja nie wiem. Ej, tylko żeby on nie miał już czarów. Bo jak będzie miał czary mary... To abrakadabra, czary mary, twoja tato, twój ten, wiesz o co chodzi, będzie źle. Za kamień nie można wypaść, to jest kamień graniczny, tylko w tej przestrzeni walczymy, wyciągaj łuk. Czy ja dobrze robię, jak on mnie trafi za 93% szans? 50. 3. Krytykal za 13? To jest jakiś skandal majówkowy. 36 i snajpik za 10 i pal go. To jeszcze jeden snajpik. Dziękuję bardzo. Pierwszy pojedynek wygrany za pomocą łuku. Całkiem ciekawe. Co syn Stylonius pokaże? To jest ciekawe. Lavariel the Candlestick Maker. Gościu, który robi świeczki. No nie wygląda jak świeczko... gość, który robi świeczki. No to nie jest ważne. To jest nieistotne. Ja bym tylko chciał nie przegrać żadnego pojedynku na tej arenie i w ogóle w tym odcinku. To było rewelacyjnie. Weźmy sobie to. Jakie mam szanse? 57. Spróbujmy. Za 5... Za zero. Nic nie trafiasz. Słuchajcie, mówię, zaraz to wszystko się ożywi. Będzie znacznie lepiej, tylko trzeba poczekać. 68, dobra kapucha. Zero. A snajp za ile? Jak mi go... Za dyszkę? No nie, no nie opłaca się snajpować w ogóle. 68. Gdzie? Zemsta. Musi siąść na czaszkę. Musi. Za zero. Dlaczego? 68. Dlaczego nie siadają mi te snajpy ani bombardowania od góry? Jest słabe. Ulvalin Kregengagen Mag... No jego bym na majówkę nie zaprosił, bo nawet nie wiem, jak wypowiedzieć jego imię. Tyle mnie interesuje. Gościu nie... Defensa. Zero ma defensa. Jak dwa razy krzyknąłem, dwa razy trafiłem. Bez kitu, nie? Zobacz to. 4 razy 3 trafienia. A jakbym wyciągnął łuk? Co tam mogę? 68% szans od góry. Za 18. To są słabe uderzenia. Kragmyr! Dawaj, ostatnia kapowa. 2 snajpy. Cyk. 3 snajpy. Cyk. I cyk. Bing! Oczywiście, że tak. Dziękuję panu. No i teraz. Zostawiam szłopeczkę, bo mamy decydującą walkę z synem Styloniusem. Kto to jest? To jest ten. Coś się dzieje. Wow! Przecież ile masz defensa? 2. O, to jest szansa dla mnie. Muszę upatrywać... Jego słabą stroną, nie zbliżaj się. Jest defens, odsuń się. Dobrze. No to ja to wygram. Tylko muszę zacząć trafiać za HP. Dobra, tłum niech będzie znudzony. Słuchajcie, to się uda. To się uda, tylko trochę to potrwa. To się tak samo uda jak z ninją, ale HP mu się będzie odnawiało niesamowicie. Chyba, czy ty masz jakieś... Mogę sprawdzić? Czy on ma jakieś połszony? 73, dobrze. Jeżeli on nie ma żadnych eliksirów, które w jakiś magiczny sposób wyczarowałyby mu defensywne paznokcie, które nagle by zablokowały możliwość przyjmowania ciosów u niego, to będzie problem. Ale tak, 73, no czuję się dobrze, czuję się wyjątkowo. To jest najlepsza majóweczka. Słuchajcie, na majówkę się po prostu nie przegrywa. Nie przegrywa się na majówkę. Ale wyczuty! Karkówkol jest nie do zajechania. 22500 dla mnie, a ja się bałem, że nie zapisałem rozgrywki. No i teraz tak! Swordsens pariecio gladiator, gladiator, wiadomo. Teraz poszlibyśmy w 3 więcej agility i w 1 charyzmy. Dalej mam bardzo mało defensywy. Zrobili sobie save game. Mógłbym jechać kolejną arenę, ale po co się tak gorączkować? Wiesz, o co chodzi? Weteran breastplate. Oczywiście, że sobie to kupię. Tarcza? Niepotrzebna mi, bo jestem łucznikiem. To? Oczywiście, że sobie to kupię. To? 69. Oczywiście, że biorę. Helmet? To jest do zestawu? Weteran? Naprawdę? Faktycznie weteran. Taki hełm? Co mnie nie stać? Przecież, że mnie stać. Czekaj, nie skończyłem zakupu. Poczekaj. Jeszcze to biorę? Oczywiście. Jakieś buty? Grapesy? Czym są grapesy? Grapes to są winogrona, ale to nie. Dobra, 47 koła mam. No i teraz tak. I teraz tak. I teraz zobacz, mam taką sytuację. To zrobi tyle, a ja chcę to, nie? Ja sobie to wezmę. Dziękuję panu. I teraz wchodzę do Magic Shopu. Zobacz, jeszcze mam taką sytuację. Teraz wchodzę. Klikam tak.
A ja chcę włók. 160 koła? No chyba. Chyba troszeczkę cię melanż poniósł, człowieku. Ogień z dupy ma być. Niech będzie. Pani już, tylko proszę się nie gniewać, ja robię save game. I jednorazowo sprawdźmy arenę. Jeszcze nic nie zrobiłem. Daj mi spróbować. Zapomniałem, że przecież mogę odlatywać. No i co? Tak, tak. Halo? No i tak to się prezentuje. Chłop jest nie do zajechania. Karkówko, majówkowy bohater. Gdzie jest twój łuk? Nie wiem, ale to powinno wystarczyć. Tyle. Życzę wam udanej majówki. Mam nadzieję, że bawicie się dobrze na moim kanale w tych odcinkach. Jeżeli tak, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. Jedna łapeczka w górę to jedna kiełbaska i karkóweczka. Zjedzona więcej na tę majówkę ode mnie. To tyle, żegnam się z wami. Bardzo serdecznie, serdecznie mi się skończy. Do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Pozdrówcie Karkówkola. Napiszcie Karkówkol Cox w komentarzach. Będzie mu na pewno bardzo miło. Łokieć, narap. Zara, oddzwonię! Narap, pół!